Andrzej Rosiak, przewodnik duchowy, tak się nazywać nam kazał, więc tak przedstawiamy. Ale tak nie wyglądasz na przewodnika duchowego. Tak jesteś opanowany, spokojny, normalny człowiek. A mi się wydawało, że przewodnik duchowy to powinien mieć jakieś nadzwyczajne zdolności, i nadzwyczajny wygląd. A jesteś sympatycznym, miłym człowiekiem. A dziękuję bardzo. I dzień dobry. No, staram się. Przede wszystkim, jak ja to też mówię, że dobrego poznasz po tym, jak uśmiechnięty, radosny i tak emanuje tą swoją dobrocią. I tak się staram. Czyli przewodnik duchowy to rozmawiamy o duszy, o duchach. Ale zacznijmy od tego. Możesz coś wyczytać w moich oczach? Masz takie umiejętności? Tak, teoretycznie lepiej bez okularów, ale... Proszę bardzo. Ale... Zdejmuj okulary. Widzę. Co widzisz? Możemy mówić o tym, czy nie? Jak ty wolisz. Proszę bardzo. Wiele Twojego życia to jest taka po prostu analiza. Bardzo dokładne. Czasami zastanawiasz się, czy właściwy wybór to poprawnie dokonany i wracasz do tego, przemyślowujesz jeszcze raz i jeszcze raz. Dosłownie. Czyli powracające myśli. Można tak powiedzieć, ale jednocześnie po prostu branie z tego doświadczenie i wnioski. I potem, yy, tak, to aż tak mocno się to rysuje, że bym powiedział, że to jest tak, jakby non-stop. Że dosłownie dane zjawisko, okej, okay, przeanalizować, przemyśleć, a potem jeszcze raz, i, czy aby na pewno, i znowu ja, czy aby na pewno, czy coś w tym stylu. Co jeszcze? Oprócz tej niepewności ciągłego powr powracania. Bardziej chodzi tu też o tą analizę i tu też bym podkreślił, że strefa umysłu to bardzo, ja bym powiedział, rozwinięta, rozbudowana, ale i błyskotliwość, analityczność, przenikliwość. Że to doświadczenia i jakby to powiedzieć... Jak biblioteka doświadczeń. I tak z szufladki potem wyciągać te konkrety, wnioski, i brać pod uwagę przy konkretnych następnych analizach. A jeśli chodzi o charakter, no to śmiało bym powiedział, że to taki twardy, dostąpający, właśnie taki analityczny, ale i ta wrażliwość. Taka. Ukryta, bym powiedział, bo na zewnątrz hmm, twardo, ale w głębi serca jest to zupełnie wrażliwa osoba, która jak chyba każdy, potrafi normalnie sobie siąść i popłakać, nawet porozczulać się, czy oglądając zdjęcia, czy film. Jeszcze coś, czy mogę już wkładać okulary? <śm> no, no, w zasadzie tyle wystarczy, że. Do hmm, sprzężenia, jak to mówię, do zobaczenia. Czyli do tego sprzężenia między nami, tak? No, ja to Czyli nazywam... jakiegoś kontaktu takiego, tak. który jest jakby no, poza nami, to się dzieje. Można powiedzieć, że to nie fizyczne, wiadomo, i nie, nie jasne. że to po prostu działa w ten sposób, że już mam odczuwanie ciebie i. Sprzężenie, czyli moment, w którym oczywiście za akceptacją twojej duszy, yy, ona sama, tak jakby, mówi do mnie. Czy mówi w ten sposób, że no, lubię cię, akceptuje cię? Szanuję. Pierwsze słowo. Drugie? Zaskakuje. I takie trzecie to aż, aż mi głupio powiedzieć, ale podziwia. No, może i tak. Nie przyznam do końca, bo nie no wypada właśnie, się tak otwierać. Dokładnie. Mm. Patrzysz człowiekowi w oczy i jak to się dzieje, że widzisz, y, jaki on jest, y, jak ten umysł jego patrzy na świat? Hmm. To jest czasami trudne do wyjaśnienia, bo. Nawet jak patrzę na stare zdjęcie, to mogę widzieć to, co obecnie się dzieje. I wielokrotnie jest tak, że jak z kimś pracuję, przykładowo, to patrzę stare zdjęcie no i widzę zupełnie co innego niż dzień wcześniej i tak dalej. Tak zwany znacznik, czyli tak naprawdę po prostu sprzężam się z kimś na bieżąco i zdjęcie na przykład wydaje się być inne. Niby to samo, a jednak. Czyli widzisz widzę. jakieś inne zupełnie szczegóły na tym zdjęciu, czy cały obraz jest zmieniony? Nie, nie. Można śmiało powiedzieć, że to tylko takie subtelne znaki, e, wrażenia. Otrucia. Które tylko Ty odczuwasz i widzisz? Teoretycznie, ale mam nadzieję, że nie tylko. Mam nadzieję. No dobrze, a, a jak to wygląda? Jakie to są znaki? Ja to nazywam, tak jak to po źrenicach też, gdy układ takich błysków, refleksów świetlnych układa się w konkretnie na przykład trzypulsowe i pięciopulsowe, czyli takie pięć prążków albo dosłownie jak, jak gwiazdeczka. Niektórym źrenice układają się w taki sposób... E, dlatego bez okularów, bo przy, okulary Światło to zniekształcają, dokładnie i zupełnie inaczej się zachowują oczy wtedy. A to jest dla mnie pewien znak. Hmm, na zdjęciu też widzisz te gwiazdki? I tak, te na zdjęciach najlepiej. Kreski? Dosłownie. Na zdjęciach jest to widać najlepiej. Na żywo po prostu pod odpowiednim kątem, czyli próbuję no, głową ruszać i tak pod różnym kątem wtedy... I co Jaki obraz czytasz? I Tutaj... jak go w ogóle znajdujesz w tym zdjęciu, czy, czy w twarzy człowieka, czy w oczach człowieka? Tak to... Co tam z tyłu widzisz? Tak naprawdę to, gdy, zwłaszcza gdy jak zamknąć oczy, to te oczy są po prostu no, odpowiedzią na pytania, tak? Jak zadawać je Ty zamykasz sobie... oczy, prawda? Mhm. Bo ten, na którego patrzysz w danym momencie, nie musi. Zamknąć. Nie, nie musi, oczywiście. I w tym momencie po prostu zaczynam widzieć też i od strony energetycznej, ale to bardziej na potwierdzenie też tego, ale i te oczy nabierają innego znaczenia, wymiaru, tak bym to nazwał, bo po prostu patrzę już wtedy w duszę. Odczuwam nawet, mogę. Hmm, oczywiście, jeżeli sama dusza zechce teg tego, z kim rozmawiam, to po prostu akceptuję i pokazuje mi wręcz, czy też tak jakbym odczuwał kogoś na samym sobie. A jeśli ta druga strona się zamyka i nie chce To nie tego? dopuszcza. Ja nie ingeruję, rzecz jasna, więc... Są ludzie, tak jak wielu do mnie trafiło, może po przykładach nie powinienem tak konkretnych mówić, ale po prostu ustawienia mają takie, że odrzucają. I okej. Okay. Ile można czego mówię... zmienić, czy możesz to zmienić? Oczywiście pytam się o pozwolenia. Ja Chcesz, bym cię czytał, no to wyraź wolę, zgodę i mogę. <laughs> A tak to po prostu jak nie widzę, to nie widzę i, i nie ingeruję ale myślisz, że to te osoby, które yy, no nie dopuszczają jakby ciebie, to mają to tak z, głęboko zakodowane z powodu jakichś tam traum przeżytych, czy to jest obrona przed tym, żeby się nie otwierać przed tobą? To jest defini definitywnie obrona. Chodzi o to, że człowiek, który nie ma tak zwanych osłon, to każdy go widzi, widzieć może, i wielokrotnie, jak uczę, to jest dosłownie 5 minut czasami takiego sprzężenia, że też podaje troszeczkę swojej, jakby tej mocy. Można tak to ująć, i ktoś zaczyna widzieć odczytywać wszystkich ludzi. I jest to fascynujące, ale i zarazem, właśnie potwierdzające. No, chociażby to, że ludzie nie mają osłon, to ich można widzieć. A gdy ktoś yy, po prostu blokuje dostęp do siebie, tak, yy, tak jakby miał zamknięte oczy. Tak to, yy, tak to wygląda w zasadzie. Niby otwarte oczy, ale tak jakby nic nie mówiące. Yy, to tylko i wyłącznie świadome zaprogramowanie. Może Czyli świadoma tego... blokada. Tak. Tylko ludzie naprawdę, którzy rozumieją na czym to polega i umieją to ustawić, to tak mają. No ale w ogóle mi się wydaje, że w każdej dziedzinie życia, jeśli człowiek się otworzy, to łatwiej przyjmuje, łatwiej analizuje, łatwiej sobie pomóc mhm. jest wtedy. Jak się człowiek zamyka, to właściwie zablokowane jest wszystko. Dokładnie. Najgorsze jest to, że tak samo jak to najczęściej te traumy powstają tak? w ten sposób, że człowiek w sobie to dusi. Nie wyrzuci z siebie, nie jest otwarty, więc te wszystkie energie i myśli, w którym to potem, jak, jak to nazywam, pętla myślenia i jak zejdziemy na ten negatywny tor, no to zaczyna być destruktywna. I traumy, i depresje. Też depresje to tłumaczy. Bo po prostu nie wylewamy z siebie, nie oczyszczamy z siebie tych emocji, a powinniśmy. No ale jak? Jak to zrobić? W miarę prosto i, i żeby sobie pomóc? Rozmawiać. Przede wszystkim yy, to, co ja nazywam. Energia podąża za uwagą. Jeżeli skoncentrować yy, tak samo uwagę na samym sobie, no to co mnie boli. I tak, no tak jak yy, to, co prezentuję teraz, że tak patrząc w punkt, taki w transie nawet przenieść do samego siebie i no, jaki ja jestem. Albo spojrzeć w lustro. Nawet godzinę to ja zawsze powtarzam, że dotąd aż się zmęczy człowiek i zacznie widzieć coś innego. Czy patrzę w lustro, ale zaczynam widzieć jakby kogoś innego. I Czyli pogadać. zmęczenie wzroku, zmęczenie mózgu. Tak, dosłownie. Zmęczenie odbioru Cały samego czas, siebie na. Dokładnie. Cały czas patrzeć w źrenice, jedno, drugie, jakoś tak pomiędzy, ale nie uciekać wzrokiem właśnie z obszaru oczu. I to można śmiało nazwać, że jest stan jakby hipnotyczny się. No, Inaczej mówiąc, trans, gdzie zaczyna człowiek wreszcie się też jakby ujawniać, samego siebie widzieć. No dobrze, ale skupiam się wtedy na tej traumie, która we mnie głęboko siedzi, czy po prostu no jakoś w ten sposób patrząc w jeden punkt i męcząc umysł swój, jednocześnie no jakby wszystko staje się mniej istotne, mniej dokuczliwe dla mnie. Chodzi o to, żeby zobaczyć samego siebie i to takie ćwiczenie jest pomocne. Wiadomo, że najlepsze to jest rozmowa z kimś bliskim, czy zaufanym. Tak jak psychologia, nie, psychoanaliza, to otwarcie, otwarcie to jest coś tak ważnego. Ludzie tak jakby się śmieją z tego, prawda, że tak jak ktoś, że chodzi na psychoterapię, a dla mnie to wychodzi na to, że praktycznie wszyscy powinni chodzić. To jest coś niesamowitego, że pogadać sobie, co mnie, co cię boli? I tak człowiek, czy zadaje sobie to pytanie? Co mnie boli? Ale boli fizycznie, czy nie, boli właśnie, psychicznie. Tak, psychicznie, prawda? Albo w danym momencie, dobra, zrobiłeś coś, no to dlaczego się z tym źle czujesz? I o to chodzi, że ludzie sobie nie zadają tego pytania i czasami właśnie to ćwiczenie ułatwia. Zrozumienie no, samego siebie. W tym codziennym, zaganianym życiu, jak znaleźć ten moment, jak znaleźć ten punkt, w którym powinniśmy się zatrzymać i powiedzieć sobie, no dobrze, dobrze, ale dlaczego to zrobiłam? Jakie były tego konsekwencje? I tak dalej. Nie jest Wiem, to jak, proste. No nie. Zwłaszcza jak 8 godzin w pracy. No 15 minut przerwy do jedzenie. No nie jest to proste, ale szczerze mówiąc, tak jak i z istotami rozmawiać można nawet gdzieś tam podczas pracy, coś tam majsterkować, wiadomo nie polecam, gdy się jakieś maszyny włącza i tak dalej. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Ale tak, no po prostu tak zwane zresetowanie ustawień, tak po prostu odpłynąć. I tak jak to nazywam, prysznic ten energetyczny, że y, wszystkie te emocje z siebie zdjąć i popatrzeć na siebie, no dobra, no zdenerwowałem się, ale dlaczego? No i potem wynieść to tak jakby na zewnątrz, może na, nawet zapisać i popracować nad tym. Czyli jak już się wie nad czym, to zdecydowanie łatwiej. Żeby był ślad taki, Ta. że zaglądam i przypominam sobie to że jak mam z tym problem, to unikać tego problemu. Nie zawsze to się da. Nie zawsze. No ale niestety trzeba popracować, tak jak w każdej dziedzinie, żeby no. osiągnąć efekt. Yy, wspomniałeś przed chwilą, że widzisz, yy, no, czytasz jakby to, co się w ludziach dzieje. Powiedziałeś w ludziach, mhm. nie w jednym człowieku. Czyli jeśli na przykład jest 5, 6, 10 osób, to ty wszystkich potrafisz przeniknąć i dotrzeć do środka? Niestety może to zabrzmieć tak, ale tak, no po prostu zwracam uwagę, ponieważ życie i doświadczenia, chyba każdy ma taki bagaż doświadczeń z pracy chociażby, że jednak ludzie to potrafią być naprawdę zdradzieccy i też niesłowni. I o to się rozchodzi, że to wyostrzyłem pod tym kątem, że tak jak kłamstwo to od razu od razu reaguje. W sensie od razu widzę, czuję. Ale i... ja ci powiem, że ja mam to samo też ja, ja czytam w umyśle mm. człowieka, że ktoś mi kłamie i wiem, w którym momencie. I tak mm. jakby wiem, dlaczego. O właśnie i to jest to i bardzo pomocne w życiu, bo od razu. No można... ja wiem, ja bym powiedziała, że obciążające, bo czasem wolałoby się myśleć, że, że to jest właśnie tak okej, okay, co ten człowiek Dokładnie. powiedział. No, to taka prawda, że wielokrotnie miałem, że. No, a może jednak dać mu szansę, nie? Ale to też jak można współpracować z kimś, jak się wie na przykład z góry, że on taki jest i, i, i najprawdopodobniej może oszukać. No i to jest tak, że nie to, że z życia codziennego, nawet na własnym przykładzie, ale wielokrotnie to się słyszy i to aż. No, można powiedzieć, że. Przeszkadza w życiu. Przeszkadza. Przeszkadza, to ale się godzimy z tym. Ale się godzimy. Hmm. No bo jeżeli większość ludzi ma podobnie, to zaczyna już to być jako znowu i znowu. No chciałbym kogoś w końcu poznać, kto taki miły, taki dobry, nie kłamie. Oczywiście, oj, że są tak. rozmarzyłeś się. Trudno to pozytywnie, pozytywnie nastawiony do ludzi no nie oszukujmy się, zawsze próbuję wydobyć to na wierzch u ludzi, i rozumiem, że zdarza się. Nawet czasami to jest nadinterpretacja. Ja też można powiedzieć, że mam obsesję na tym punkcie. I okej, okay, to nawet nie będzie przerysowanie, że na temat tej uczciwości. Ale. Yy, daje po prostu yy, ludziom żyć normalnie i nie mówić o tym, po prostu nie manifestuje tego, jakby nie patrzeć, no trzeba zrozumieć, nie krytykować, no, no tak, no pokiwać głową, w ogóle nic nie reagować, no bo co zrobić? A jak się zabezpieczyć właśnie przed tym? Mówiłeś o jakiejś osłonie, jak to yy. zrobić, żeby no, pomóc sobie? to przede wszystkim po pierwsze to od tych negatywnych emocji i uczuć i myśli różnych ludzi bo jak mówią to też można słyszeć tak jakby coś innego to co w pod teksty tak jak w kodowaniu w podświadomość, ewentualnie to co niektórzy, bo niestety tacy są, co jednocześnie używają tak zwanej czarnej magii, czy tak jak to nazywamy wampirzenia, bo jak inaczej to nazwać, wyciąganie energii od kogoś. I to trzeba bardzo, bardzo nad tym y, skupić uwagę, żeby właśnie takich ludzi identyfikować i od nich się po prostu lepiej trzymać z daleka. Ale jak? A w jaki sposób? To po prostu y, po, samo odczuwanie. Sensoryka ciała, y, y, która współpracuje z sensoryką duszy. No i teraz y, sercem. Przede wszystkim. Jak goś go czujemy sercem? Czyli jak odbieramy tę osobę, Dokładnie. czy pozytywnie, czy nie? Tak, bo umysł mówi swoje, a serce, tak jak po prostu, wziąć taki, jakby oddech i tak słuchać się w serce. A co serce powie? I to jest coś niezawodnego. To zawsze powtarzam, że serce prawdę ci powie, a umysł yy, oczywiście może przetworzyć dane. I tutaj współpraca jak najbardziej wskazana, gdzie z serca tak samo jest to tak zwane światełko, które może oczyszczać. Czyli... No dobrze, ale czasem spojrzysz na człowieka i od razu go nie akceptujesz, od razu go skreślasz. Nie, ale. Ale no taka jest prawda, że jeżeli widzę, zwłaszcza na przykład istoty, które siedzą na kimś. Hmm. Patrzę, i obserwuję i tak siedzi komuś na przykład na ramieniu. Czyli to jest ta zła energia, tak? No i czasami są to myślotwory, a czasami prawdziwe istoty mroku, jak je nazywam, które ludzie no, raczej rzadko widzą, ale one istnieją. I Czyli po zła prostu, energia. Tak można nazwać, ale to są istoty rozumne, inteligentne, które zniekształcają chociażby świadomość ludzi. Czy już wchodzimy tutaj w te inne stany świadomości? Tak, to co nazwać opętaniem. Niestety to jest. Mam no, w sumie doświadczenie bardzo szerokie w tym temacie, niestety, ale i tak, no, najwyraźniej to coś jak powołanie, bo po prostu nauczyłem siebie, potem y, dostałem, można powiedzieć, y, naukę od nie ludzi, ale no, istot, jak to dokładnie stosować i co używać, i po prostu usuwam te istoty. A nie rzadko poprzez opętanie to łatwo zdefiniować, gdzie człowiek po prostu mówi coś i nawet nie zdaje sobie z tego pod sprawy. Tak kilkadziesiąt przypadków mam, gdzie dosłownie ludzie nagrywali drugą osobę i ta osoba mówi, nie, nie, ja, to nie ja, ale tu masz nagranie, tu jest wideo nawet. I... Czyli co, jakieś rozjechanie świadomości. To jest przejęcie po prostu kontroli nad y, ciałem człowieka przez świadomość tej istoty. To już jest tak, można powiedzieć, że opętanie to jest już, gdy istota wchodzi w struktury myślenia danej osoby. I mało kto o tym w ogóle wie, że. No, to wydaje tak się w... to niewiarygodne wręcz. Mm -hmm. A tak jak robią sobie zdjęcia ludzie Aury. Zdjęcia Kirylianowskie albo odczyty aury, i są to tak, jakby z jednej strony wydłużone, tak nienaturalnie. I, I widzi to jest ta się kolor właśnie. niby swój. Ale ta istota, jeżeli przybiera już strukturę, jak ja to nazywam, wzorzec energetyczny danego człowieka, to już jest w nim. I po prostu można go tak obserwować. Jak aura tańczy dosłownie, to tak jakby taki płomień. Albo no nie wiem, jak inaczej to nazwać, ale tak, aureola to gdy ma się aureolę, ale nie ma tej obwódki takiej na całej e, obwodzie ciała, to jest to już podejrzane. Bo aureola to jest, e, fajnie to wygląda, tak, taka świetliste. Ale tak naprawdę wielokrotnie się o tym przekonałem, że to po prostu ingerencja już istoty. No dobrze, wobec tego jesteśmy przy aurze. Wejdźmy w ten temat głębiej. Patrzysz na człowieka i widzisz aura. Mhm. I? Oczywiście ja to robię głównie z zamkniętymi oczami. Tak mhm. się mocno, jak to nazywam, nakręcę, czyli wejdę w trans, to da się widzieć otwartymi. Lub tą tak zwaną otoczka, otoczkę. Tak? Jak ludzie to widzą tako na tle, i tak właśnie ta otoczka też potrafi być wydłużona tak? dookoła ciała. I wtedy też już jest to taka, jak to nazywać, zapalona lampka, tak? Że sprawdź dokładnie. Bo to Czyli nie ma ta co aura razu... jest nieregularna. Tak, jeżeli będzie nieregularna. Natu... Nie nie. No, zniekształcona lub falująca, tak, to po prostu y, jest zagrożenie, że jakieś istoty, niekoniecznie te negatywne, rzecz jasna. Bo w każdym razie coś się dzieje z tak. naszą energią. Ale jeśli chodzi o samą aurę, to po prostu zamkniętymi oczami można widzieć, y, no załóżmy, cały przekrój, czyli tak jak to powiedzieć, wszystkie warstwy i kolory. które. No właśnie, jakie jest, kolory? Czyli podstawowy to będzie dusz niebieski, następnie ciała czerwony, potem zielony to natura, czyli to co nazywam intuicja, uzdrawianie i też energia transformacji, czyli to co z zewnątrz wchłania się do wewnątrz. Dlatego uzdrawianie najczęściej też bardzo silnie, zielone to jest też i obwódka dookoła. Następnie umysł to żółty. Hmm, no, tak zwany rozum, błyskotliwość odpowiada za żółty. I ostatnia warstwa, ta ochronna, najczęściej, który, no, mało używana i mało doceniana, to ten fioletowy antymagiczny i mocy i tym podobnym. No dobrze, a jak patrzysz na człowieka, to jak to wygląda? To są jakieś takie warstwy? Czy to są w danych y, obszarach ciała jakieś konkretne barwy? Jak to wygląda? Dokładnie można szerokopasmowo, czyli tak jakby powiedzieć, złączyć wszystkie kolory w jedno i tak nie rozróżniać kolorów, to będą te kolory po prostu pomieszane. I faktycznie wtedy najczęściej u góry to będzie strefa rozumu, no bo człowiek myśli to głową. To znaczy, to będzie ten, ta barwa umiejscowiona nad głową, tak. tak? Tak, i dlatego chociażby ta aureola często gęsto jest, yy, też można powiedzieć, że tą strefą bardzo silnie yy, kalkulującej osoby i w zależności od tego, jakie ma te swoje myśli, to mogą zmieniać barwę od yy, jasnych po ciemne. I to Czyli negatywne tak. myśli zmieniają barwę aury? Tak. Niestety to w zasadzie jest no dosłownie czasami aż czarne. Czarne myśli, czarna barwa. W sensie, gdy przechodzi już się do działania, bo sama w sobie energia zwykle nie nabiera takiego koloru. Same myślenie może być no, z reguły jakby jeden kolor, taki można powiedzieć żółty, ale zmieniać się w zależności od tego, co kto myśli. Ale gdy już kierunkuje się, tak jakby to nazwać negatywne myślenie, do kogoś, to już nabiera to konkretnej takiej ciemnej energii. Ta ciemna energia przechodzi do tego kogoś, kto, no, o kim źle myślimy? Dokładnie. I Czyli ta aura odczuwane. się zmienia u tego człowieka, o którym źle myślimy też? Też może tak być, z uwagi na to, jakie działanie jest. Czyli tak jak yy, niejednokrotnie to co ludzie doświadczają, że ktoś o kimś myśli, i w tym momencie tak jak pieczą go uszy, uszy, mówi się, tak. coś w tym stylu, tak, to tak samo yy, mrowienie i tym podobnym, i w zależności też jak punktowo ktoś myśli, bo to da się ukierunkować. Co to Ale... znaczy punktowo? Czyli dosłownie tak jak leczy się, tak? Czyli można powiedzieć, że w daną część ciała. Czy element aury, struktury energetycznej, można tak jak wrzucać komuś myśli, to po prostu w strefę, tak jak znajdującą się nad głową, i oczywiście kto robi to z premedytacją, no to musi się liczyć rzecz jasna z konsekwencjami. Jeżeli jest nieproszony, to jest to łamanie niejako zasad. I dlatego to jest to odbierane jako tak zwana ta czarna magia, czy też po prostu niewłaściwe używanie energii, czy też zdolności. No tak, ale ta osoba jest bezradna, bo ta energia do niej płynie i no tak. nie ma żadnego wpływu. Chyba, że ten ekran zastosuje. Dokładnie tak, osłonę, którą nazywają niejednokrotnie bańką. E, jedni mówią o budowaniu też kokonu, e, różne takie wizualne efekty, a po prostu ja to widzę jako taką strefę dookoła, e, no dosłownie bańkę. No dobrze, tak ale to jak to zrobić? No jak ja mam zrobić to? Siedzę z tobą, rozmawiam. Jak mam to zrobić? Samymi myślami wystarczy. Ale zawsze, jak ja powtarzam, zrozumienie i e, jak wiemy jak, to robi to większą różnicę. I tak jak pokazując wręcz, tak? Tak jak mamy strukturę i tutaj jest pierwszy kanał górny, tak? Ja to nazywam pozyski kanał energetyczny i od dołu, od nóg do podstawy jest ten dolny, gdzie to od matki ziemi i to są dwa kanały energetyczne. Czyli z góry, góra, dołu. Mhm. Mhm. I łączy się oczywiście gdzieś tam po środku, a w serduchu to jest, jak ja to też nazywam, biała dziura. I to, co e, bańka zasilana będzie z energii, to właśnie z góry i z dołu, ale z serca własnego, po prostu tak jakby tutaj miało być to zakorzenione i żeby też było sterowane, to jest najsilniejsze. Po prostu jeżeli wiemy, że... Ale sterowane myślami. tak. Oczywiście. I sterowane, tak y, można powiedzieć, że y, całą tą bańkę można sobie zaprogramować na odczuwanie. Jeżeli ktoś do mnie myśli, to nie brać i tego do siebie. Tylko tak, jak y, w zasadzie. Y, tak, tak jak, jak woda po kaczce spływa, tak? No właśnie. Ale można też się sformatować, tak zaprogramować, że tak jak skrzynka pocztowa, że ktoś do nas myśli, i jeżeli chcemy to odebrać, no to po prostu otwieramy odczytujemy, kluczem tak, i nie? wyjmujemy list. Dokładnie. I wtedy odczytujemy, co tam ktoś powiedział, czy co pomyślał. Ewentualnie jak widzimy już po samej barwie, że coś tu nie gra, to można skasować. Ale jak widzieć, jak się nie widzi? Czuć. czuć. praktycznie A jak każdy. czuć, jak się nie czuje? No, chyba każdy coś tam czuje. Ale można przećwiczyć. Jak ktoś jeszcze mówi, że nie czuje, to chociażby proste ćwiczenie. Tak jak tu, będzie słychać efekt muszli, prawda? Ale gdy odsuwamy i zmiana ciśnienia. Takie wewnątrz uszu można powiedzieć, że jest różnica ciśnienia. To jest ciśnienia. energia tak z rąk płynąca? Tak. To jest też efekt radarowy. Z, mało kto wie, że tak jak czakry są opisane, tak są wiele więcej ognisk. To co ja nazywam soczewką górną, tak jak tu mamy tę pierwszą czakrę korony, to powyżej jest taka większa soczewka, ja to nazywam jej ognisko, które ma ogromne znaczenie. I dla... ogromną energię wobec tego. Tak, tu się kondensuje całe, skupia nasze myślenie. To jest tu, tak jakby nazwać to też kryształem. Niektórzy nazywają, no, wszystko kwestia tego, jak to jest, jaki kto też jest. I po prostu e, przez tą soczewkę można powiedzieć, że przechodzą nasze myśli, ale w jedną i w drugą stronę. I też Czy można... złe myśli odbierają część energii z tej soczewki? Też. Chodzi o to, że jeżeli się chronimy, no to tak jakbyśmy tutaj całą tą otoczkę zablokowali przepływ, no to tutaj zwłaszcza yy, filtry ustawić, na przykład na pozytywne tylko myśli. I już yy, czasami to wystarcza. Wiadomo, że jeżeli coś nas bardzo silnie yy, na nas pływa, no to to jest kwestia tego, kto silniejszy. Moim zdaniem jest taka definicja, że obrona zawsze będzie silniejsza, nawet jeżeli dwójka równych sobie energetycznie ludzi, to obrona jest mocniejsza nie od przebije ataku. się tak, od ataku, nie przebije się, ale trzeba brać pod uwagę, że niektórzy po prostu są bardzo mocni i niestety chcą krzywdzić świadomie i to robią. Więc wtedy po prostu y, koncentracja energii, czyli tak jak y, energia podąża za uwagą, to tyle, ile tam wymyślimy, pomyślimy. Moja aura to po pierwsze, tak jak warstwa ochronna, że tutaj nie y, wchłania się do mnie, a drugie, bańka ochronna, gdzie nie przepuszcza nawet do, y, przez tą bańkę nic, no to jak sobie sformatujemy, zaprogramujemy i tak codziennie powtarzając, i codziennie ją ładując, to będzie silna. Jeżeli ustawimy sobie raz i raz na tydzień gdzieś tam odwiedzamy samego siebie, to wiadomo, że ilość energii poświęconej w jedną stronę, to potem w drugą stronę, czyli tak zwany atak, jeżeli będzie dostatecznie mocny, to przebije. Więc to jest taka jakby czysta fizyka, tak? Tak. A czy choroby w tej aurze też widać? Ja to nazywam jako biopole, czyli bardziej czytam energię samego ciała. Bo Czyli to aura, jest ta druga energia, już jakby, druga warstwa. To, jest, to tak, jakby chcieć powiedzieć, że energia czerwona, aura, kolor czerwony to jest odpowiadający za ciało, ale tak dokładniej to ja po prostu patrzę, można by powiedzieć, że wysyłam taki impuls skanujący, nakładam cząstkę energii i patrzę, gdzie są zaciemnienia i tak zwane biopole, czyli to, że człowiek y, oczywiście z akceptacją i tak dalej, no to jeżeli takie ćwiczonko sobie przeprowadzić, to po prostu y, widzę te zakrzywienia energetyczne, zniekształcenia lub po prostu wręcz dziury. Bo czasami jak tak ponawiam i ponawiam i za każdym razem to samo, no to widzę wręcz, to tak jak u niektórych nazwać to medalion, bo czy no coś w rodzaju klątwy, czy też uroku, to tak dosłownie. Czyli po prostu choroba. A czasami tak właśnie choroba. Tak. Jesteś, Bo to... jesteś w stanie tę chorobę jakoś zlikwidować, pomóc człowiekowi? O to się rozchodzi, że to są bardzo zaawansowane te mm, działania energetyczne. I po pierwsze wymaga to też świadomości, jak ja to nazywam, naczynia, czyli tego... Z drugiej tak, strony. Tak, człowieka, który chce być uzdrowiony. Bo jeżeli jego świadomość jest nikła, to tak jakby powiedzieć, nie, ty mnie nie uleczysz. No to nie ulecz. A jeśli powiem, uleczysz mnie? To jego wiara, to też niby... Wiara czyni cuda, cuda, tak? A tak naprawdę działanie. Bo to jest sprzężenie działania jednej i drugiej osoby. Mm, oczywiście są uzdrowiciele, którzy mają dar, taki, że po prostu uzdrawiają naprawdę solidnie, bez nawet akceptacji, zgody, można by powiedzieć, danego człowieka, że w sensie wystarczy, że duszać to chce. I już. Nawet nieświadomy człowiek zaczyna zdrowieć, tak? Są takie przypadki, znam nawet takich ludzi, którzy. Wtedy lekarze mówią cud. Tak. No, tak jak u mnie teoretycznie można powiedzieć cud, że siedzę, że chodzę, bo nie powinienem. Powiedziałeś o duszy. Zgłębimy ten temat? Oczywiście. Chętnie. Jaka ta dusza jest? Mm, kolor oczywiście może być różny, ale to co. Ale ja... dusza też jest energią, tak. po prostu. Dokładnie. To co też nazywamy karma. To jest energia duszy. Nie ma czegoś mm -hmm. innego jak po prostu jedna i ta sama energia, tak? To karma zawiera się w duszy. Jest energią duszy. Ja tak to widzę. I po prostu można to odczytać. Skoro z duszy yy, pamięć jest, można powiedzieć, yy, no pełna. Dusza może sama opowiedzieć, to co podczas hipnotycznych tych yy, seansów udowodniono, że reinkarnacja jest, bo człowiek opowiada o jakichś wcieleniach, które nie ma prawa znać, bo ileś set lat yy, wcześniej jeszcze po, yy, mówi w jakimś obcym języku, którego nigdy się nie uczył. I którego nie ma obecnie. Dokładnie. No, to, to jest coś niesamowitego. I to samo można yy, nie tyle. Rozmawiać może z duszą pod tym kątem, bo czasami to chodzi o to, że sam człowiek, jeżeli tego nie pamięta, to dusza nie odblokowuje się w ten sposób. Nie tak Nie przypomina. Łatwo. Nie. Można wyczytać, ale nie do końca jest to zawsze takie proste. Dobrze, ale ta dusza, jaki to jest twór, jak to określić? Czysta energia. Obłok, można by powiedzieć, tak, energii, który. Czyli coś, jest co jest w ciele. nie do zauważenia. W zasadzie do zauważenia jest, jeżeli istota przykładowo, która e, zamanifestuje się obok nas, jest dostrzegalna. Z reguły to tak zwanym kątem oka, tak jak na krawędzi. No dobrze, ale to jest odcelować. moja dusza. A dusza zawsze jest zakorzeniona, ja to tak nazywam w ciele człowieka i każda komórka, dosłownie. To co ja nazywam brakiem duszy, niesprzężeniem, to ona potrafi tak jakby swoją świadomość przenieść w ten inny wymiar. Tak? można to śmiało nazwać. Nie astral, tylko coś jakby wyżej. Nie wiem, czy to jakoś tam ponazwane Ile tych jest. wymiarów jest? To jest bardzo sporna, bo, bo można by powiedzieć, że nie, niemal, że nieskończoność. Jeżeli zacząć wnikać w to, to można po prostu klasyfikować, że sam astral, czyli to co tu, to ma ileś tam poziomów. Potem następny wymiar, który ja bym nazwał, że jest jeden, można podzielić na na przykład 5, 7, 12 i tak, i tak w nieskończoność. No ja wyróżniam jakby trzy główne. Wymiar gdzie kreacji, projektowania i sprawczości. Tutaj jak sprawczość, od razu powiem, że to jest to, co e, zapukać do Boga i zapytać się o pozwolenie, i jak się ma akceptację Boga, to po prostu czynić cuda się da. Ile tej energii jest w duszy? Hmm. Całość. <laughs> Chodzi o to, że jak ja to mówię, że serce duszy, które jest no, tak jak poniżej, Mm, dosłownie nazwano grasica, yy, z łaciny bodajże, greki, to jest dusza. I w okolice grasicy to jest trochę większy jakby no, ale obiekt. Ale grasica jako hormon wydzielania? Czy... Mhm. Yy... I tarczyca, bo to jest ten obszar cały. Mhm. Serce duszy może być mniejsze, większe, po prostu promieniować bardziej, a w nim znajduje się tak zwana iskierka, iskra Boga, jak ja to mówię, to coś, co zawsze będzie wołać do domu, jak to nazywam tą tęsknotą. Czyli do ciała swojego. Do Boga. Wyżej. Bezpośrednio, bo zgodnie z tym, co ja twierdzę, to po prostu każdy, kto ma duszę i dusza zakorzenia się, tak jak serce duszy tu, ale zakorzenia się w całym ciele, ale iskra Boga to jest ta cząstka Boga i od Niego jest każda dusza. Pilka kwantowa twierdzi, że jest kilka równoległych światów, w których żyjemy. Dokładnie. Czyli nasza energia żyje w kilku światach. To jest też niejako. No bo dowód. ciało jest tu fizycznie na Ziemi. A jeżeli są trzy ciała, przykładowo trzy światy równoległe, to trzy ciała. Te same Czyli nas. Trzy Andrzej jest. Mhm. Trzy Krystyny. Hmm, można powiedzieć, że tak śmiało bym stwierdził, że około setka to najmniej. Z reguły. I wszyscy tacy sami tak samo wyglądają, taką Nie. samą energię mają, czy? Są częścią tej samej, jakby istoty, tak? Mm, jeżeli sobie uświadomić, że dusza, która jest w ciele człowieka, to tylko cząstka danej istoty, które jak to nazywamy wyższe ja. I co to znaczy to wyższe ja? A gdy właśnie przenieść się do tych wyższych wymiarów, to co pokazuje te istoty, które. No, w, według tych, co mówią, że wchodzą w kroniki i Akaszy, to są mistrzowie, którzy po prostu wiedzą wszystko, na przykład y, mogą odpowiedzieć na praktycznie każde pytanie z zakresu danego wszechświata. A tutaj można też sięgnąć wyżej, gdzie ze wszystkich wszechświatów, ze wszystkich tych światów równoległych, i to zaczyna być takie trochę hmm, bardzo, bardzo szerokie, prawda? Bo same te światy równoległe. Hmm, załóżmy, że jest całe istnienie, ileś tam wszechświatów, a obok drugie istnienie. I teraz jesteśmy w obu istnieniach. I już to, tak człowiek się zastanawia, no to jak to jest? A może właśnie tak, jak to Bóg pokazał, i to, co ja mówię, że jeżeli jest w nas, my w nim, to może to jest tak samo z nami, że idąc do góry, to zawsze jest tak samo? Skoro z niego są wszystkie istoty, to tak samo z naszego wyższego ja są wszystkie my. Ja to nazwałem multiversum siebie. No dobrze, ale wszystkie istoty funkcjonują w takim samym wymiarze, mają takie same zdolności, takie same zainteresowania. Nie wiemy tego chyba. No można się dowiedzieć, można poznać swoje wyższe ja, uświadomić sobie kim się jest. Czasami to jest ta właśnie pełna gama imion. Tak jak jedna i ta sama istota posiada wręcz setkę imion. Ale ponieważ jak, jak, jak do tego dojdziemy? I o to właśnie chodzi, że w różnych miejscach, tak jakby w różnych liniach czasowych mógł być inaczej nazwany. Można śmiało powiedzieć, że te mitologie różnego rodzaju mówią o tej samej istocie, bo te same właściwości, takie przywary i tak dalej, odpowiedzialności, te same... Ale inne imiona. Czyli powielona ta sama istota, na ta przykład. sama osobowość. Albo ale w innym czasie na przykład był, tak? I to jest to, że jeżeli sobie uświadomić, że jako istota tak wychodząc yy, w ogóle z czasu, wyobraźmy sobie, że nie wychodzimy poza wszechświat, bo tam gdzie nie ma ruchu, to nie ma czasu. I teraz taka istota, która patrzy na ten wszechświat i tak, umiejscowiłem siebie w różnych epokach. No ja jestem w każdej tej epoce naraz. Mogę oglądać samego siebie w różnych miejscach czasu. I tu mnie nazwali tak, a tu inaczej. Tu jestem Andrzej, a tam, hmm, jakiś inny. Tymoteusz, na przykład. na przykład. Ale wyglądam wszędzie tak samo, czyli Nie, poznaję to... siebie od razu. O razu. I że tak jak niektórzy mają, i ja też tak częściowo, pamięć różnych raz. I opowiadają o tych rasach i o dziwo jest bardzo duża zbieżność nawet wizerunku tych ras, różnych cywilizacji. I tu bym powiedział, że to jest dosłownie właśnie tak, że umiejscowiamy się w różnym czasie. Teraz tu, oczywiście, jesteśmy jak najbardziej sobą. I to jest najważniejsze, co robimy, jacy jesteśmy, bo to jest część tej wyższej jednostki. Tu, teraz odczuwam całego siebie. Czyli tu jest ta najważniejsza część? Można tak nazwać, że e, najważniejsze. No po prostu zawsze jesteśmy tu i teraz, tym rozumem i dodajemy do tej puli jakby energii, czy też y, tą świadomość, jaką tu mamy, to jesteśmy my. Ale jak wejdziemy w świadomość tego wyższego ja, to rozumiemy siebie też jako ten, ale i inny. Czyli w tym równoległym świecie jesteśmy niby ci sami, ale inni. Dokładnie. A jeśli chodzi o na przykład chronologicznie, że inna istota, no to mamy tą pamięć, możemy ją sobie przywołać. To też są takie, no nazwać rytuały, albo nawet jak często gęsto ludzie opowiadają po jakichś tam e, odlotach, jak to nazywamy, halucynogenne, że opowiadają rzeczywiście o tym. I teraz pytanie, skąd takie coś? Ja wiem, że nie warto nawet ufać takim, którzy na haju coś może opowiadają. Twór wyobraźni po prostu. Bo to może być wytwór wyobraźni, ale jednak skądś to się bierze. Bo moim zdaniem umysł ludzki nie wyobrazi sobie nic, co nie zaistniało. Lub właśnie w tej momencie, kiedy sobie to myślimy, właśnie zaistniało. Więc pytanie brzmi: co kto widzi i dlaczego? Jedni widzą pięknie, drudzy widzą smutny świat. I jeżeli jestem tu smutny, to w tamtych innych światach równoległych też jestem smutny, czy mogę być już zupełnie inny charakter mieć? Zupełnie inne jakby osoby, z uwagi na niestety, ale jak to nazywamy, ukształtowanie społeczne, wpływy rodzinne, zawirowania, yy, tak zwane przypadki czasami, tak? Ale o to chodzi, że. My sami niejednokrotnie wybieramy sobie taką, a nie inną linię czasową, bo mamy ich zawsze mnóstwo. Wybieramy jakieś tam. No, konujemy po prostu wyboru i idziemy tą drogą. Ale w momencie, kiedy zaczynamy się zastanawiać chociażby nad tym, co tak naprawdę tam zaistniało i czy dobrze wybrałem, to też implikujemy tą linię czasową i ona gdzieś tam współżyje. To nie jest tak, że tam jakaś istota jest, część, ale część nas. Tak jakby przebywała. I w momencie, kiedy... To tak jak z afirmacjami. Wielu rozumie to w ten właśnie sposób, że w tą obok linię czasową wrzucamy sobie nasze marzenia i pragniemy, żeby one w końcu zaistniały. Spełniły się, tak. tak. Ja mówię tak. Jak afirmujesz na temat swojego dobra, to afirmuj dalej. No, w większości wszechświat będzie sprawiedliwy. No, jak chcesz afirmować na temat swojego tylko ja, afirmuj dalej. Ale jeżeli zaczynasz sprzęgać się z kimś jeszcze, czyli gdzie dwóch, to góry potrafią przenosić. I to jest taka prawda, że jest zupełnie inny wymiar. I to afirmowanie, to można już powiedzieć, to świadome działanie. To, co by nazwać afirmacją, ten wymiar kreacji, tak, gdzie dwóch zaczyna działać i świadomie nie tylko kreować, to już projektować. No bo jest podwójna siła wtedy. Dokładnie. I zrozumienie tego robi różnicę. A gdy jeszcze ma tak zwane wsparcie, czyli pójdzie do Boga i zapyta, czy tak, no to będzie już sprawczość. I to się dzieje. I nie jednego już takiego poznałem, co mówi: wiesz, co no kurczę, aż mnie to zastanawia, bo co sobie pomyślę, to zaraz o tym jest. Już boję się myśleć, bo kurczę, zaraz przyciągam te niedobre rzeczy. Dlatego muszę być pozytywnym i wejść, coś zrób, żebym ja już nie miała negatywnych myśli. Przykładowo kobieta taka. I, pan to, I ty to robisz? Potrafię. Oczywiście to chodzi o nauczenie siebie, tak zwana higiena i bezpieczeństwo. To chodzi o te osłony. Bo jeżeli na kogoś wpływa otoczenie, to zniekształca mu myślenie. A jeżeli ktoś jest z natury pozytywny, to będzie naprawdę niejednokrotnie spotkałem takich ludzi też, że wpływają na otoczenie właśnie taki jakby wszyscy w skowronkach. Bo Dana kobieta akurat, no, przypomina mi się ona, że yy, jak zapytałem, ty, ja, jak płaczesz, to co? Jeszcze yy, niebo pada, co nie, derwisz, czy pada? Ty, no chyba tak. Aż do tego stopnia potrafi oddziaływać na naturę. Nie tylko na ludzi. Dosłownie. Czy co to częście, które tu mamy i, i jakąś, jakieś pozytywne myślenie przenosi się w inne wymiary? Tak. To nazwano wymiar uczuć, emocji. To są właśnie, tak jakby chciecie rozdzielić wymiar kreacji na wiele tych wymiarów No i tak można, jak już wspomniałem, w nieskończoność rozdzielać i rozdzielać. Ale tak, tutaj będzie oddzielnie wymiar uczuć, emocji, myśli. Też, jak to nazywam, takiego marzenia, bo to jest jakby jeszcze oddzielna gałąź, gdzie... Żeby wyszczególnić, prawda? Bo te marzenia mają, czy tak powiem, już modlitwy, to jak nazwać afirmacje, prawda? Modlitwy mają inny ton i można nazwać to śmiało inny przedział częstotliwości. Stąd będzie rozróżalny ten jakby wymiar. Po prostu. Czyli po prostu bądźmy szczęśliwi i dobrze myślący. Dokładnie. Pozytywnie myślący. Tak. Może tak. I naprawdę. Wiedza na przykład o żywiołach, czyli pamięć ciała, pamięć wody. Wielu już na pewno zna te badania, zwłaszcza tam chyba japońskiego naukowca, chyba były pierwsze, nie chcę tam przekrzywiać, ale po prostu, że pamięć wody jest, i każdy może to działanie wykonać w sensie dla siebie, że podczas procesu zamrażania wody takie samej kranówki w trzech butlach zamknąć oczywiście pamiętać o rozszerzaniu się podczas no, żeby tego pół butelki plastikowej a nie pełną yy, i programować czyli mówić słodko naturalnie i negatywnie i będzie inny wzór podczas rozmrażania roz, rozmrażania tak tak to będzie efekt podobny też Inaczej zupełnie y, prześwitująco wręcz. Taka struktura krystaliczna, y, gładziutka, że sopel lodu, który jest czyściutki. Świetnie to wygląda, naprawdę. I jak najbardziej to jest ta pamięć wody wykorzystywana do samego siebie programowania, mianowicie właśnie pozytywnie, bo pamięta ciało. I nie tylko. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze nie raz i będziesz opowiadał, bo wspaniale opowiadasz bardzo ciekawie. Dziękuję. Andrzej Rosiak, przewodnik duchowy, był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo. Jest mi naprawdę miło słyszeć <noise> te słowa.